Proszę Państwa, witamy na gali specjalnej, gali One Night Stand przy stole komentatorskim, Corey Graves oraz oczywiście Michael Cool. Proszę Państwa, no CM Punk na rampie i w zasadzie mógłbym się już wyłączyć, widownia zrobiłaby swoje. Gala One Night Stand jest to gala specjalna, na którą zostali zaproszeni niektórzy Hall of Famerzy, niektóre legendy. Właśnie jedną z nich mamy na rampie, mamy CM Punka. Jest to naprawdę niesamowity powód, zaskakujący. To tu dużo powiedzieć. Nie spodziewaliśmy się na pewno czegoś takiego, że taka osoba jak CM Punk powróci na taki pojedynek. Szczególnie, że jest uważany za jednego z najlepszych wrestlerów na świecie kiedykolwiek. Jest to wielki zaszczyt gościć go tutaj, proszę Państwa, ale wyciszmy się. Kto jest jego przeciwnikiem? Dokładnie, to jest jeszcze większy szok. My wiemy oczywiście. Wiemy już wszyscy. Jest tak. To Mick Foley, Hall of Famer, ależ jego wejście. To jest niewyobrażalne. Mick Foley, no legenda hardcore'u w WWE oczywiście. To może to właśnie on wprowadził hardcore w świecie wrestlingu na szerszą skalę. Oczywiście. Proszę Państwa, mówiąc o hardkorze, jaka jest stypulacja tego pojedynku? No właśnie, hardcore mecz, proszę Państwa. W hardcore meczu ci panowie zmierzą się ikony wrestlingu. A jeszcze jest to niesamowite zestawienie. Mamy CM Punk, czyli można powiedzieć taka młodsza generacja, oraz Mick Foley, czyli generacja hardcore'u. Tym bardziej, że mamy teraz hardcore mecz, więc to jest... Jak na, moim zdaniem, jak na początek gali, One Night Stand, gala specjalna, rozwala kompletnie. Świetny system. Opener, proszę Państwa, zobaczmy teraz Mick Foley. Oczywiście, publiczność go kocha, kto by nie kochał Micka Foleya. Skoro wszyscy kochają Micka Foleya, to on także kocha siebie jako Micka Foleya. Dokładnie. Jest i teraz fajnie. Zobaczmy CM Punk. Oczywiście CM Punk, Monster Hill, pewnie siebie. On wszystko oczywiście wie lepiej, wie. I za właśnie zaczęliśmy pojedynek, proszę Państwa. Zaczyna się ta gala specjalna. Proszę Państwa, na pewno będzie sporo atrakcji przewidzianych dalej. W następnych pojedynkach troszkę młoda krew powalczy, ale również nie zabraknie emocji. Można się spodziewać kogoś ze starszych generacji. To są oczywiście legendy, Hall of Famerzy, a także młodzi, nowi zawodnicy. Dokładnie, proszę Państwa. I no, i main event tej gali, proszę Państwa, również jest niczego sobie, ale o tym powiemy później. Dokładnie, jest to zestawienie naprawdę bardzo ciekawych zawodników, także legendy i dokładnie. Z ogromną historią oczywiście. Między sobą przede wszystkim. Dokładnie. Ale wróćmy na razie do pojedynki, no właśnie. Jak na razie... Teraz widzimy piękne uderzenia Micka Foleya, powracają stare dobre czasy, można powiedzieć. Dokładnie. Mick Foley, jego koszula wygląda niesamowicie. Zobaczmy teraz. Ależ tam potężne to było. Naprawdę Mick Foley jak na swój wiek jest naprawdę w dobrym stanie. Świetnie sobie radzi. Fizycznym. Zobaczmy teraz, będzie okładał CM Punka. No ja tylko czekam oczywiście na to, co znajduje się pod tym ringiem. No, oczywiście. Co tam możemy podpatrzeć, proszę Państwa, jest drabina. Jest jakiś stół, jest krzesełka kikendo, dokładnie. Już różne tam pierdoły, można powiedzieć. Ale tymi pierdołami umiejętny zawodnik może zrobić krzywdę i to dokładnie. Niemałą. I teraz zobaczmy, bardzo ładne uderzenie o matę. No i Mick Foley wychodzi za ring, proszę Państwa. Zaczyna się ten pojedynek, można dopiero powiedzieć. Jest kikendo, zobaczmy. I, już i uderza CM Punka, zobaczmy. Uderzenie, niesamowicie. Ależ okłada, ajajaj, ten kij ma, no rusza się po prostu niesamowicie i zobaczmy teraz, chciał zaatakować CM Punk. Zobaczmy, schował się pod ring. Co i zobaczmy, ależ mamy, co my mamy, mamy kijek z drutem, tak. Ależ uderzenie w brzuch teraz. Ależ to musi być ból, kolejny raz. Zobaczmy, co? CM Punk. Ależ to idzie wypadne. Bardzo daleko. No widać, że... I mamy super kick teraz. Widać, że CM Punk nie będzie się kompletnie ograniczało. Dokładnie. Na pewno chce wykończyć Hall of Famera. Skoro legendę. Stypulacja mu pozwala, czemu miałby nie korzystać? Oczywiście, zobaczmy. Mamy World Strongest Slam teraz. Tak.
akcja wysokiego ryzyka. Splash, niesamowicie. Aż obróciło go do tyłu. CM Punk'a oczywiście. Zobaczmy teraz. Kij w głowę. Low blow, proszę państwa. Oj, tego ale to się... jest hardcore mecz. Oczywiście, nie ma tutaj dyskwalifikacji, ale nie spodziewałem się tego kompletnie. Mick Foley zadowolony. Zobaczmy teraz, idą łokcie. Od strony Foley'a. Zobaczmy, bardzo ładnie teraz. Cover one. Od razu CM Punk. No, oczywiście stara szkoła, by z tym widać. Dokładnie, te łokcie, dużo ruchu, takie właśnie ciosy. O, osłabienie ciała, można dokładnie powiedzieć. Tak. Dużo ciosów, żeby jak... Tutaj widzimy raczej siłę. No tu raczej nie zobaczylibyśmy tego, co widzieliśmy na ostatniej gali NXT, no War Games. Ale to nie znaczy, że pojedynek nie może być oczywiście ciekawy. Chciałem właśnie to dodać, że panowie rekompensują wszystko siłą oraz hardcorem. Ale zobaczmy, tam Mick Foley ma przygotowane dwa krzesła, jedno już w dłoni. Jest także jakaś część drabinki przygotowana. I zobaczmy uderzenie z CM Punk'a oczywiście w brzuch. I kolejny raz. No i zobaczmy, poszło w ruch krzesło, proszę państwa. Też dalej okłada CM Punk'a Mick Foley. Tym razem ustawia drabinę. Chyba są nawet krzesła pod spodem. Tak, raczej się nie mylimy. Zobaczmy teraz Mick Foley. Kolejne uderzenia w głowę, kolejne osłabienia. Zobaczmy, aż teraz CM Punk chyba został. Zobaczymy, co teraz będzie chciał zrobić. Rzuca się na Foley'a, ależ ten go sprytnie obrzucił! Ależ to była świetna kontra ze strony Micka Foley'a. Na pewno CM Punk się tego nie spodziewał. Widzimy, teraz strasznie cierpi. Uciekł poza ring. Teraz kolana na brzuch. Zobaczmy, mocno tam Mick Foley pracuje, uderza. Teraz widzimy o matę. No ale mamy kick teraz, kontrujący tą akcję Micka Foley'a. Kolejny pan ze strony Foley'a i znowu kontra z CM Punk'a. I znowu, tym razem to Mick Foley stał uderzony w matę, po raz kolejny. No, zobaczmy, odsłonił, ależ mocno odsłonił teraz kawałek tam. Krawędź oczywiście. Ringu. Już to było na pewno niebezpieczne, wynosi Micka Foley'a, czyżby to była szansa. Zobaczmy, na aj nie udało się niestety, co? Ależ co robi Foley, zobaczmy. Ależ bardzo ładnie, myślałem, że chyba było. Tak. I zobaczmy, i łańcuch, mamy stalowy łańcuch, proszę państwa, znamy go dobrze z WrestleMania. Zobaczmy. Ależ super kick, niesamowicie. To chyba miało być uderzenie w głowę, widzieliśmy zawinięta ręka cała. Dokładnie, i zobaczmy teraz. Tam chopem go potraktował. Uderzenia w kroki piersiową, zobaczmy co. A co robi CM Punk? Souls. Zawiązał łańcuch na udzie. Nie, tak. Zobaczmy, podnosi Micka Foley'a. To nie jest możliwe. GTS z łańcuchem, ależ. O nie. Ależ to. Ależ jak dobrze to. Niesamowity pomysł, zobaczmy Foley na kolanach. I teraz łańcuchem okłada plecy. To musi być naprawdę bardzo bolesne. Nie wiem, jak pamiętamy Foley... dobrze, jak Nakamura prawie udusił Ambrose'a na WrestleMania. Dokładnie. Tym łańcuchem. Zobaczmy, Mick Foley, zdjął koszulę swoją i zobaczmy. A, go obrzucił, bardzo proste, ale skuteczne zagranie. Zobaczmy, co wykombinuje Mick Foley. Wynosi CM Punk'a, czyżby było. Jest. Mamy body slam na krzesła. Oczywiście. Zobaczmy. Bardzo ładnie, elbow drop. No, nie ma tu rozstrzygnięcia, pojedynek naprawdę jest wyrównany, nie ma tutaj zdecydowanej przewagi. Zobaczmy, próba, czyżby będzie suplex. Widzimy, ustawione są krzesła, jest drabina. Ale się siłują. Co? Falconero! Ależ mocny cios! Jak to? To jest niemożliwe, że... Ale kontruje od razu Mick Foley, zobaczmy. Aż tam uderzenie w głowę. Chyba zamoczyła dosyć CM Punk'a. Zobaczmy, Mick Foley bierze swoją koszulę. Bierze swoją koszulę i zobaczmy. Co? I mamy Mr. Sucker! Proszę państwa, Mr. Sucker is here w takim razie. Miał swój plan na to. Na chwilę, zobaczmy, przeżegnał się jeszcze. Ależ nie trafił splashem! Bardzo niefortunnie. Dlaczego Mick Foley w takim wieku taki cios? To jest zobaczmy. Niemożliwe. CM Punk podnosi go jeszcze raz.
I mamy GTS drugi raz. Ten upada i zobaczmy jeszcze na linach. Elbow drop i mamy cover. One, two, three. Koniec tego pojedynku. Opener guy zakończony zwycięzcą pojedynku CM Punk, proszę państwa. Czy to było zaskoczenie? Trudno powiedzieć. Przynajmniej dla mnie. Ja nie byłem pewien zwycięstwa. CM Punk młodszy, no ale pojedynek naprawdę pojedynek na godnym poziomie. Dokładnie. Proszę państwa, po tym openerze zapraszamy na następne pojedynki gali specjalnej One Night Stand 2019. Do zobaczenia.